Nazywam się Maciej Usurski, jestem kustoszem, pracuję w Muzeum Stanisława Staszica w Pile na zlecenie Rady Osiedla Podlasie razem z panami Sebastianem Dałczewiczem i Piotrem Hamczykiem. Będziemy przygotowywali film poświęcony osiedlu Podlasie. Film ma zostać zrealizowany jesienią tego roku. Kluczową sprawą dla tego projektu będzie zgromadzenie materiału ilustracyjnego, który w dużej mierze zdecyduje o atrakcyjności całego projektu. Poszukujemy przede wszystkim filmów bądź fotografii osiedla Podlasie wykonanych po 1945 roku. Szukamy także zdjęć dokumentujących zakłady przemysłowe, jakie działały na terenie dzielnicy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim cegielnie przy ulicy Wawelskiej i Bydgoskiej, Tartak przy ulicy Bydgoskiej, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się supermarket Tesco, nieistniejącą już piekarnię u zbiegu ulic Bydgoskiej i Składowej, a także pilską fabrykę żarówek Lumen, a później zakład sprzętu oświetleniowego Polan Piła. Zwracam się z prośbą do Państwa, do mieszkańców osiedla Podlasie o udostępnienie zdjęć z domowych archiwów. Myślę, że im więcej materiału uda nam się zebrać, tym bogatszy i ciekawszy będzie przygotowywany przez nas film. Osoby, które zechcą wesprzeć nas i przekazać swoje zdjęcia dla potrzeb filmu, proszę o kontakt z Radą Osiedla Podlasie albo z Muzeum Stanisława Staszica w Pile lub bezpośrednio ze mną. Ze swojej strony jako mieszkaniec osiedla Podlasie zapewniam, że zrobię wszystko, żeby film został przygotowany na najwyższym możliwym merytorycznym poziomie.